Cześć, witajcie. Nagrywamy świetnym telefonem dzisiaj, a to później wam o tym powiemy, bo zaczniemy dzisiaj od przeboju tego tygodnia. No. Największego przeboju, na które czekało naprawdę wielu użytkowników smartfonów, przede wszystkim smartfonów składanych, ponieważ zadebiutował Royal FlexPi z numerkiem 2. Składany smartfon, kontynuacja pierwszego składanego smartfona, jaki w ogóle się pojawił kiedykolwiek na rynku. Tak, bo może... Z elastycznym wyświetlaczem dodajmy, bo składane to no właśnie, wcześniej. Bo może powiedzmy, bo pewnie nie wszyscy z was w ogóle tą markę kojarzą. Marka Royal generalnie zajmuje się wyświetlaczami. Oni produkują między innymi takie elastyczne wyświetlacze, które są naszywane na ciuszki, czapeczki i tak dalej. Na czapeczkach se można wyświetlić. Takie displeje reklamowe i tym podobne rzeczy. No i jakiś czas temu, to chyba 2 lata temu było, ile mnie pamięć nie zawodzi, jakoś tak, circa about, wprowadzi pierwszy na świecie składany smartfon. I tego pierwszeństwa już nikim nie zabierze. Myśmy mieli ten smartfon nawet w rękach podczas targów MWC. Najlepsze, co można mi powiedzieć, to, że działa. Tak, ale... dawał się włączyć. Wiecie co, podlinkuję wam filmik, to sobie zobaczycie to coś, jak to działała ta pierwsza wersja. Druga, przynajmniej na renderach, wygląda ciutkę lepiej, bo ta pierwsza to wyglądała zupełnie jak prototyp, ta druga już trochę mniej jak prototyp. Znaczy ja mam nadzieję, że ona w rzeczywistości też troszeczkę lepiej wygląda, bo rendery oczywiście, na renderach można pokazać wszystko, bez względu na to, czy to w rzeczywistości jest, czy nie. Tutaj przede wszystkim nie ma tego takiego grzbietu zawiniętego dziwnego, tak, który był... bardziej składa. Tak, bardziej się składa rzeczywiście. Bo tamten się składa w zasadzie jak taka nie do końca zagięta kartka, czyli taki był półokrągły. Teraz można go już w zasadzie zrobić, ma zupełnie inny zarys. Mniej więcej wyglądał, tak? Tak, a ten już się tak składa prawie jak Samsung. Ma już zupełnie przemodelowany zawias, bo już ma właśnie taki a la Galaxy Fold ten zawias, nie? Ma zewnętrzny wyświetlacz, czego z kolei Galaxy Fold to inaczej robi, a tutaj jest wyświetlacz zewnętrzny. On jest tak, owinięty jakby ekranem po zewnętrznej stronie. Po złożeniu to tworzy 2 wyświetlacze. Mimo tego, że to jest ten sam, no to można na nim wyświetlać różne rzeczy, podobnie jak i na rozłożonym. Można wyświetlać różne rzeczy na jednej połówce, dokładnie, na drugiej można odpalić 3 aplikacje. Po prostu po złożeniu macie dwustronny smartfon z 2 ekranami, przy czym ten jeden ekran jest bardziej niż drugi, jeden jest większy, drugi jest mniejszy, bo jeszcze jest oprawka aparatu fotograficznego, musiała się tam zmieścić, taka pionowa wąska. Łącznie cały wyświetlacz ma 7,8 cala i to jest jeden wyświetlacz, żebyście nie... błędnego wrażenia jakby nie przyjęli. On jest AMOLEDowy oczywiście i to jest dziwna rozdzielczość 1920x1440. Przedziwna jest, ale to wynika jakby z proporcji. Z proporcji, no bo on ma po prostu proporcje 4:3. Pracuje oczywiście na normalnej częstotliwości. Po złożeniu to tworzy 2 wyświetlacze, jeden 5,5, a drugi 4,5 cala, jeżeli dobrze pamiętam. No i rozdzielczość się wtedy oczywiście zmniejsza, bo to wtedy jest ten sam wyświetlacz, tylko że złożony na połówki, w związku z tym będzie to dzieliło. Wygląda nie najgorzej, ma taki zewnętrzny interfejs brzegowy na tym grzbiecie, przy tym grzbiecie jakby z ikonkami do uruchamiania. I tak jak oglądałem, no to moje wygląda i najgorzej. Ma Snapdragona 865, w związku z tym działać powinien porządnie, tym bardziej, że temu Snapdragonowi odpowiada, czy towarzyszy 8 giga albo 12 giga pamięci RAM. Dla użytkownika 256 albo 512 pamięci. Także konfiguracja jest okej. No w zasadzie tak, tu wspomnę, że ten poprzedni też miał taką wypasioną na tamten czas konfigurację. Tak. W zasadzie taką jak byśmy mieli dzisiaj, bo też był topowy Snapdragon, mnóstwo pamięci i tak dalej. No a mimo to ten interfejs wtedy działał średnio i całość średnio wyglądała. Teraz jest lepiej. Znaczy, on estetycznie był dosyć paskudny. Na tym ekranie zostawały paluchy. W momencie, kiedy go wzięliśmy, on był brudny, wypaprany. Jeszcze w dodatku ten mechanizm nie działał tak, jak powinien. A pokrycie zawiasu miało ochotę odpaść, bo było gumowe. Po prostu była taka cienka gumka. No tak jak mówimy, no poprawiło się, cena też się chyba poprawiła, chociaż nie, mniej więcej kosztuje chyba podobnie, nie pamiętam, masz gdzieś zanotowaną cenę? Ja ceny nie pamiętam, powiem szczerze, natomiast mam twojego newsa otwartego, w związku z tym zawsze gdzieś tam mogę na końcu zajrzeć. Powinna być cena. Adaś podał, słuchajcie, $1,470-1710 w zależności od wersji, czyli na polski 5600 albo 6500, tak? No to tańszy od Folda, tańszy od, kurczę, składanej motki.
Słuchajcie, nic tylko kupować. To znaczy, gdybyście rzeczywiście zamierzali, to ja jednak nie polecam wam kupować online'owo, dlatego że no, bez wzięcia tego do ręki i bez zobaczenia, jak to jest zbudowane i jak to działa, strach po prostu. No ale to będą ludzie musieli jechać do Chin, no bo u nas tego raczej nie słuchaj, albo skarpa. Będą musieli jechać do Chin, albo jednak się zdecydować na jeden ze składanych smartfonów, które są dostępne troszeczkę bliżej, tak gdzie można wziąć do ręki po prostu. No, przykro mi, słuchajcie, ja nie to, że chcę reklamować konkurencję, czy was zniechęcać do tego Royola, natomiast to jest naprawdę zagadka. Jedna wielka niewiadoma. Zafundować sobie zagadkę za 5,5 do 6,5 tysiąca, sorry, ale to chyba tylko najbogatsi z nas są z nas. Najbogatsi z, nie z, wiem, was. Z ludzi z nas. W każdym razie odnotowujemy, że jest. Nie wiem, o aparatach nie powiedziałem. Aparaty powinny być jakie takie, bo tam jest 64 główny, 16 szerokokątna i teleobiektyw z matrycą 8 megapikseli. Mądry zestaw. Co ciekawe, bardzo zobaczcie, mądry. Dwójek nie dołożyli żadnych. I 32 jest portretowy, także... Także... Jest szansa, że będzie w miarę okej. Okay. Szacun za ten aparat, bo mogli dać parę dwójek jeszcze do kompletu, a nie tak. Prawda? Super. Nie, kurczę, przecież do takiej konfiguracji to wstyd dawać dwójki. Ale to Chiny są. Wstyd. No w ogóle do każdej konfiguracji wstyd dawać w tej chwili dwumegowy aparat. Co? Wiesz co, nie, no bez przesady. Wiesz, w tańszych i w tych średnich, gdzie ludzie nie zwracają uwagi bardzo na specyfikacje, najwyraźniej liczy się ilość aparatów. Tak przynajmniej twierdzą marketingowcy producentów, słuchajcie. Cyferki są ważne, no szczególnie w Chinach ludzie patrzą na ilość i koniec, no ma być dużo wszystkiego. Oni stwierdzają, że człowiek przede wszystkim zwraca uwagę na ilość aparatów, a nie na ich jakość, w związku z tym ważne, że było dużo. To ja jestem dziwny, bo mnie nawet może jeden aparat byleby był dobry. Znaczy, globalnie rzecz biorąc, jeden w tej chwili to jest troszeczkę mało. Ja jestem za trzema aparatami, gdzie mamy jeszcze szeroki i tele. Tak jak tutaj. Mówię, inaczej, ja bym potrafił żyć z jednym, ale faktycznie taki zestaw, jak jest w Royol, jest chyba optymalnym zestawem. Coś mi się tak tele wydaje. Szeroki, podstawowy, z dobrym światełkiem i jedziemy. I stabilizacją, nie? Bo on chyba ma stabilizację, nie pamiętam. Wiesz co, ty chyba tylko EIS ma. Nie kojarzę, wiesz co, w tej chwili, bo już mi wyleciało z głowy, bo to było na początku tygodnia. No czas chyba nadszedł, żeby wam powiedzieć, czym my dzisiaj nagrywamy. Się pochwal, która to jest. A, no, nagrywamy, słuchajcie, nowym smartfonem nowego, znaczy starego, nowego Bonda. Okay. Nokia 8.3 5G. Telefon, który ma być telefonem agenta, no... Kurczę, nie wiem. Mam mieszane odczucia, wygląda ale... każdy inny telefon. Tak, nie, no wygląda całkiem dobrze, jest to ładne dla agenta to idealny telefon, bo agent się nie będzie wyróżniał w tłumie. Wiesz nie co, powinien, ale ma szklane plecki, w dodatku śliskie. Będzie mu uciekał z dłoni, zjeżdżał ze stołu. Czyli jak agent włoży w tylną kieszeń spodni... No tak, i dostanie kopa w tyłek, to będzie miał rozwalony smartfon, nie? No, nie, dla mnie powinien być coś z metalu. No ale dobra, może jestem dziwny. W każdym razie widzicie, jak nagrywa przedni aparat Nokia 8.3. Jak nagrywa źle, no to trudno. Najwyżej będziecie nas w tym tygodniu widzieć gorzej. Ej, ważne, żeby dźwięk był jaki taki. Ważne, żeby było widzieć, co mówimy, bo mówimy mądrości narodu w związku z tym. Tak, a oglądać i tak nie za bardzo, nie za bardzo jest na co patrzeć na nas to. No. W każdym razie w tym tygodniu zadebiutowały dwie Nokia poza tym. Tak, i teraz przechodzimy właśnie do rzeczy przystępnych cenowo i smutniejszych takich, na które sobie możemy pozwolić. Nie, no smutne. No smutne jest to, że musimy kupować tanie telefony, ale jednocześnie cieszy to, że producenci takie telefony produkują i w sumie te Nokia ani źle nie wyglądają, ani nie mają jakichś tragicznych specyfikacji. Znaczy jedna źle nie wygląda, nie wygląda źle ta z okrągłym aparatem. No tak, no ale ta bo to jest, mówimy o Nokii serii 2 nowej i Nokii serii 3, więc wiadomo, że seria 3 jest bardziej i będzie wyglądać lepiej, bo po to są te serie, tak? Niestety jest też jednocześnie droższa, więc coś za coś, tak? Ale i ta najtańsza nie wygląda źle. Według mnie, jak na tani telefon oczywiście, bo o ile w ogóle tani telefon może wyglądać dobrze, no to okej, no ta wygląda poprawnie. O. Znaczy wygląda jak tani telefon, no z normalnym notchem, takim klasycznym, z wyświetlaczem jak wyświetlaczem. Oni tam wciskają marketingowcy Nokii o bajki o skandynawskim designie.
fiordów chyba wprost. Tak, w ogóle te nazwy kolorów wymyślili, no nie pamiętam w tej chwili, jak możesz dobrze, ale... Nie, o, to, Boga. Wybacz, ale nazw kolorów to chyba nie wpisałeś. Nie wiem, najlepsze nazwy kolorów według mnie ma Google. I mówcie, co chcecie. Znaczy, 2-4 po prostu jest czarny. Szara, niebieska i fioletowa. Tak, no... Nie mogli, nie mogli zrobić, bo Google może zastrzegł, ale no ja bym nazwał, no dobra, po prostu czarny, no bo cholera, no właśnie, to ktoś czarny, chyba no. Nazywał po prostu czarny. No Google, no, Google, Google. No, no, piksele no, takie kolory mają, Just Black i coś tam, ja coś wam, tam, słuchajcie, Hilly White. Najpierw wam podam ceny, bo pewnie co najmniej będzie, później możecie po prostu wyłączyć i już. Albo przewinąć dalej. Dokładnie. 2.4, słuchajcie, w wariancie pamięci 2.32 ma kosztować 579 zł. To już jest polska cena. Tak, tak, to jest ceny z polskiego. Z kolei 3.4 w wariancie 3 giga w RAM-u 3 plus, no patrz, nie mieści mi się w tym, w interfejsie. 749 zł, 3.4 w każdym razie. No jak 3 giga RAM-u, to pewnie 3 plus 32, 4 plus 64. 64, warianty, tak. No. 3 plus 64. Raczej nie ma innej opcji. I oni pokazali jeszcze słuchawki, jako że teraz pokazywanie tak, słuchawek jest modne, dawniej się pokazywało różne inne, że teraz się pokazuje słuchawki. I te słuchawki, one się rzeczywiście Nokia AirBuds nazywają Lite, tak? No, słuchaj, jeżeli tak napisałem, to tak się nazywają. Okay. No, takie douszne, bezprzewodowe, no, normalne, douszne, proste, tak. No. I mają kosztować 249 zł. Wiadomo, więc sobie można do... Możliwe, że do tych droższych Nokii na przykład będą dawane w prezencie, a to tylko tak strzelam, no bo jeszcze nie wiemy, kiedy 8.3 dokładnie u nas będzie i... Z tego co pamiętam, też ceny też nie podawali. 2.4, jak wspomniałem, ma klasyczny wygląd z klasycznym noczem, czyli tym takim, kropelką. Takim, tak? To, no, to kroplonocz. Będzie, że kropelka. To jest to taka obaka kropelka w odróżnieniu od tej kropelki kapiącej, czyli takiej, co tutaj już prawie upadła. W każdym razie ma Helio P22, ta niższa Nokia. Wyświetlacz 6,5 cala, najpopularniejszy w tej chwili, w najpopularniejszej rozdzielczości na tych tanich półkach, czyli HD+. No nie może być inaczej. No nie może być inaczej. Jeżeli chodzi o wersję pamięci, to mówiłem, która będzie w Polsce, natomiast tak w ogóle są dwie. 32,2 giga RAM-u i 64,3 giga RAM-u. Ta z dwoma to... Ja nie wiem, co oni sobie wyobrażają, żeby coś takiego sprzedawać w tej chwili. Ta z trzema to już jest w tym momencie tak na styk, na styk po prostu, że będzie przez moment jeszcze działał. Minimum po prostu, absolutne. Jeżeli chodzi o aparaty fotograficzne, to tam z tyłu są dwa i Nokia nie podała. Główny jest 8-megapikselowy, w związku z tym podejrzewam, że drugi jest dwójka. No co może tam być? Natomiast z przodu jest 5 megapikseli. I to w zasadzie tyle, ile można o tym smartfonie powiedzieć. I powiem szczerze, że ja nie mam dla niego jakichś ciepłych uczuć i dobrych słów. Jak można mieć do taniego telefonu ciepłe uczucia? Tani telefon ma być. Tak, szczególnie, że ten tani telefon jest chińsko-skandynawski, a Skandynawia, jak wiadomo, to jest jednak zimny region, w związku z tym tylko zimne uczucia są tutaj możliwe. Jeżeli chodzi, słuchajcie, z kolei o 3.4, to jest też wyświetlacz. No mówię, on trochę jest ładniejsza, bo z tyłu jest ten fajniejszy aparat okrągły, tak? No. I on wygląda oryginalnie. Tak, prostu, wygląda tak? Właśnie jak ten telefon Bonda. I pewnie tak miało być. No może to po prostu taki nowy sznyt Noki i tych droższych i tak będzie w innych modelach. Bateryjka standardowo 4000 mAh, wyświetlacz tym razem 6,4 cala i tym razem również niestety rozdzielczość HD+, w związku z tym bez rewelacji. Wyświetlacz zwykły, najzwyklejszy, bez żadnych częstotliwości dodatkowych, bez Corning Gorilla, przynajmniej Nokia się tym nie chwali, w związku z tym raczej nie ma Corning Gorilla również. Jeżeli chodzi z kolei o wersję pamięci, to są bardzo podobne, tylko oczko wyżej RAM-u, czyli 32,3 giga RAM-u i 64,4 giga RAM-u. Tak to wygląda i też im więcej RAM-u, jeżeli się już decyduje się na Nokia, tym lepiej, bo to będzie troszeczkę dłużej działało. Lepsze są tutaj aparaty, bo z tyłu jest 13 plus 5 plus 2, 3 aparaty, a z przodu jest 8 megapikseli. Także gdybyście się bardzo mocno zamachiwali, to ja jednak polecam tą Nokię z serii trzeciej i jeśli się upieracie, to powinniście być przez jakiś czas w miarę zadowoleni. Jaki fajny wieżowiec do kupienia. O, rzeczywiście, nieruchomość na sprzedaż. Ja tutaj w tym wieżowcu udzielałem korepetycji z polskiego z tego czasu. Tam była na górze taka firma, która odkurzaczami handlowała, takimi drogimi odkurzaczami, które ludzie chodzili, wiesz. No wiem, nie która, będziemy o marce mówić, bo tak, ale patrz, a teraz możesz kupić ten wieżowiec. No a teraz, prawda? Zarąbiście.
Dobra, jedźmy dalej. Co mamy poza Nokiami? Rozbiję jakąś świnkę, skarbonkę, wpadnę tutaj, spytam ich ile i ewentualnie. Zamęczyłeś te Nokiami już? Tak, Nokia zamęczyłem. Ta. Powiedzmy o nowym Samsungu Galaxy, który jest nowy, nie nowy. To znaczy to jest w zasadzie nowy, jest S20 edycja fanowska. Fan edition. W związku z tym warto o nim powiedzieć. Warto, bo ceny ma fajne. Ceny ma fajne, mimo tego, że specyfikacji nie ma aż takiej fajnej. No ale ma niezłe, no nie gadaj. Ale ma, nie, ja nie narzekam, broń Boże. Nie narzekam, skoro fanowie wybrali. Na początek chciałem wam uporządkować, dlatego że jest bałagan kompletny i ludzie nie wiedzą, co jest co. Przede wszystkim wyszedł w dwóch wersjach z dwoma procesorami, ze Snapdragonem 865 i z Exynosem 940. Jedne wersje obsługują 5G, drugie wersje nie obsługują 5G. Snapdragonowa z 5G, żebyście też mieli pełen obraz. I poza tym wszystkim jeszcze wyszedł w wersjach single i dual SIM, także są karty oddzielne w katalogu dla każdego. W każdym razie nie wchodźcie, nie mówcie, ale to przecież ma dual SIM. No znaczy ma, ale nie ta wersja. Inaczej, u nas będą duale, więc przyjmujcie, że te nasze to są te z dopiskiem dual SIM. No i tyle w temacie. Przy czym jeszcze jedna ciekawostka, żeby powiedzieć, w niektórych regionach, szczególnie w Stanach, zamiast dwóch kart nano SIM będzie obsługiwał eSIM-a. Bardzo możliwe, że w różnych krajach europejskich u różnych operatorów też się pojawią wersje z eSIM-ami, także zwracajcie uwagę ewentualnie, jeżeli planujecie zakup tego genialnego smartfona, to uważajcie, co kupujecie. Tak. Na dwie czy na jedną i elektroniczne. Fajnie, bo Samsungi są znane z tego, że z bateriami to tak kiepsko jest 4500 mAh, w związku z tym nie jest tak najgorzej, mimo tego, że ja też wolałbym akurat, że było lepiej, gdybym tego Samsunga brał. Jak wspomniałem, albo Exynos 940 w wersji 4G, albo Snapdragon 865 w wersji 940? 5G, tak? Czy 990? No raczej... Patrz, mi się popętelkowało mi się. W każdym razie ten najnowszy Exynos... Ten z flagowców, no i... I tyle w temacie. W tej chwili nie znajdę. Nie ma połączenia. Chyba 990, ale no... W każdym razie ten Exynos, który jest całkiem fajny, ale obsługuje niestety tylko 4G. Wyświetlacz 6,5 cala, super AMOLEDowy oczywiście. I to jest ten wyświetlacz z dziurką po środku, także... To charakterystyczny, jeżeli chodzi o design, to jest typowy sznyt Samsunga. Mała dziurka w ekranie, z tyłu prostokątna naprawka aparatu. Tutaj akurat jest taka zabarwiona pod kolor obudowy. Bo no jedną jakby taką cechą charakterystyczną, ważną tego telefonu jest to, że jest dostępny w wielu różnych kolorach, chyba w 6, o ile pamięć mi nie zawodzi, albo w 5. No fajne kolorki są, ale wygląda no tak jak Samsung, no. Mówię, taki charakterystyczny, jakby sobie firma obrała kształt tych telefonów, no i spoko. Tutaj, gdzie jakby różnica tkwi w rozdzielczości wyświetlacza, dlatego że te najlepsze Samsungi z serii S mają jednak 4K, tutaj jest Full HD i to w zasadzie wystarczy. Za to rozdzielczość, wyświetlacz z kolei pracuje z częstotliwością 120 Hz. I tutaj jest jedna rzecz, której nie jestem pewien, powiem szczerze, dlatego że jestem niemal w 100% pewien, że smartfon ma Corning Gorilla. Z tym, że tutaj w zależności od źródła różni się wersja Corning Gorilla, bo jedne źródła podają 3, a inne źródła podają 5. I powiem szczerze, że jestem troszeczkę zagubiony jak dziecko we mgle i nie bardzo wiem. Na początku podawałem w katalogu 3, później zmieniłem na 5, a teraz niestety musimy poczekać, jeżeli podaję błędnie, znajdę jakieś sensowne źródło, sensowniejsze niż do tej pory, czyli sensowniejsze niż Samsung i sensowniejsze niż Corning, to może wtedy ewentualnie wam podam, jeżeli będzie już wersja sprzedażowa. Co my o nim jeszcze możemy powiedzieć? Możemy powiedzieć, że w zależności od wersji w pamięć to będzie 128 dla użytkownika albo 256 i będzie 6 albo 8 giga RAM-u. Na giełdzie ploteczek przed premierą oficjalną była jeszcze wersja 12 gigabajtową. Czy 12-gigabajtowym RAM-em, tak. Natomiast Samsung oficjalnie takiej wersji nie ogłosił, czyli trzymamy się tego, że 6 albo w 8. Ma IP68, w związku z tym jest wodoodporny. Ma zestaw aparatów chyba znanych z serii S20, bo to są dwie dwunastki plus 8 z tyłu i 32 z przodu. Mamy powiększenie, Samsung różnie to nazywa, albo nazywa je optycznym, albo optycznym hybrydowym, albo jeszcze inaczej, w każdym razie trzy razy dzięki teleobiektywowi można
trzykrotne powiększenie można uzyskać, także wydaje mi się, że jest w miarę ok. Ten szeroki kąt też powinien jako tako działać. Myślę, że to jest niezła propozycja dla tych, którzy szukają czegoś, no w zasadzie flagowego, tak? Natomiast nie do końca ich stać na te najdroższe z serii S20. Można powiedzieć, że to wersja light, no bo lighta nie ma w tym roku, więc to jest fan edition. Adam tutaj podał dwie ceny. Tak, bo dostępne mają być warianty z pamięcią 628, w związku z tym podał 628 4G i 628 5G, w domyśle oba dual simowe, ale sprawdźcie na wszelki wypadek, w zależności od tego, gdzie kupujecie. Mm-hmm. I to będzie albo 2900, albo 3400, w zależności od tego, czy 4G, czy 5G. I tutaj trudno wam cokolwiek radzić, po prostu kupcie to, co preferujecie. Znaczy, bo... ja myślę, że... No 5G można kupić dla Snapdragona. Znaczy, i tyle. No, no bo tak. Raczej nie dla 5G, jest, no bo gdzież to 5G mamy. Jest spora różnica w cenie, dlatego trudno powiedzieć. To jest kwestia waszych po prostu, po pierwsze, możliwości finansowych, po drugie w predyspozycji tych smartfonów do działania tam, gdzie akurat najczęściej. No tak, ludzie po tych Exynosach trochę jeżdżą. No mówię, ja się nie wypowiadam, bo nie miałem okazji porównywać któregokolwiek z flagowych Samsungów na Snapdragonie, więc... Znaczy, ja widziałem porównania tylko na papierze, no więc właśnie, mogę powiedzieć tyle, że na papierze rzeczywiście wygląda, że Snapdragony są znacznie lepsze. Tak, i mniej się grzeją i są nieco wydajniejsze, ale mówię, to jest to, co po prostu publikują media, to co czytamy, nie są to nasze doświadczenia, więc ja się nie będę wypowiadał. Ja jakoś narzekać nie mogę, cały czas takiego telefonu z Exynosem używam i żyję, i ani kurczę mi się nie grzeje, ani nie mam z nim żadnych problemów, a baterie to i tak ładuję dosyć chyba często. Ma problem z HDR-em, zobacz, tak jak przynajmniej. No coś jest takiego. Ciężka sprawa. Znaczy, wiesz, my jesteśmy w tej chwili mocno oświetleni. Widać, tak. Mocno oświetleni, ale dźwięk powinien być niezły, powtarzam, bo jeszcze nie, autentycznie, pierwszy film, jaki nagrywam tym smartfonem, bo mam go tam drugi dzień chyba dopiero, ma ten system rejestracji dźwięku OZO. No i może ten dźwięk być całkiem niezły, no ale to sami zobaczycie, sami usłyszycie. Wiesz, może uchwytem akurat jeden z mikrofonów zostanie, nie, właśnie, nic nie będzie słychać. Wiesz co, tak kurczę, starałem się nie przykryć. Okej. Ale no okej, może i przykryłem. No anyway, jeżeli słychać słabo, możliwe, że to przez uchwyt. O. LG... To była lawina smartfonów. LG robi średniaki. To była lawina po prostu. Nie no, jaka lawina? Facet poszedł do magazynu, popatrzył co mają na półkach. Popatrzył co mają na półkach, mówi, ale mamy tych flaków, trzeba coś z tym zrobić. No to zróbmy 6 nowych smartfonów. Chłopaki na prędce usiedli, poskładali. Ciach. I... okay. Kurczę, też znowu tak jak w przypadku tych Nokii, od po prostu te smartfony są, istnieją, działają i... Trzy z tych modeli pojawiły się w krajach egzotycznych, nie wiem czy u nas będą, czy nie. Podobno jest... tak. Aha, K22, K22 Plus w Brazylii i K42 na Dominikanie. I właśnie ten prawdopodobnie ma być u nas. Z tego co kojarzę późniejsze informacje polskiego działu. Polski oddział chyba za 3 dni potem po tych premierach pokazał też własną... Patrz, nawet rzeczywiście nie zwróciłem uwagi. Cen nie ma podanych, Adam widzę, nie ten, czy nie, bo było. Cen nie podawali i w kolejnym komunikacie tym z polskiego działu też cen nie było, także ceny poznałem, bo one mają się jakoś w październiku pojawić. Ten 42 jest moim zdaniem najciekawszy, bo ma fajny wygląd, bo specyfikację ma od po prostu średniopółkową, poprawną i tak dalej. Bez żadnych cudów i wynalazków, natomiast wygląda ciekawie, bo ma takie plecki jakby gumowane, takie karbowane, w takie prążki. Nie umiem tego nazwać. Zobaczcie sobie zdjęcie, ale wygląda dosyć niebanalnie. O, jest jakiś, a w tej chwili no, jak smartfon już jest jakiś i daje się zapamiętać, to już jest dobrze. Znaczy wygląda troszeczkę lepiej od tych 22, on ma co prawda Helio P22, natomiast 22 mają Snapdragony, ale tam jest 215 czy 216 w tej chwili, nie pamiętam, także nie ma co tutaj kopii wrzucić. No są takie z tych tańszych średniaczków. W każdym razie, ten 42, skoro ma być w Polsce o tych 22 brazylijskich, wam nie będę mówił, możecie sobie zajrzeć na karty, jeżeli chcecie. No, dokładnie. Natomiast ten K42 to jest Helio P22, nie jest świetnie, ale może być, da radę.
IPS 6,6 cala pracujący, no oczywiście prawdopodobnie jednak w rozdzielczości HD+, bo w LG nie podało, ale nie spodziewajcie się tutaj cudów. Jeżeli chodzi o RAM, to podali jedną konfigurację 64 flesza, znaczy o pamięć, 64 flesza i 3 giga RAMu. Jeżeli chodzi z kolei o aparaty fotograficzne, to jest 13, 5, 2 i 2, a z przodu 8. Genialne 4 aparaty fotograficzne z dwoma dwójkami, tak jak to wiecie już, że producenci mają zwyczaj w ten sposób robić. Także nic genialnego. Te 22 są jeszcze mniej fajne, w związku z tym nie ma naprawdę co się przejmować, nawet gdyby one miały się w Polsce nie martwcie się. Są jeszcze kolejne telefony LG. Tak, bo to nie jest wszystko, co LG pokazało. Tak. Czekaj, jeszcze patrzę, baterii nie, bateryjka 4000 w tym K40, także może być. Poza tymi trzema pojawiło się jeszcze w tym tygodniu K52 i K62, no i to są smartfoniki troszeczkę droższe i troszeczkę lepsze. Będą u nas w październiku. Też nie ma niestety wszystkich szczegółów, łącznie z cenami oczywiście, szkoda trochę, no ale nie ma, tak? I już. Natomiast mamy szczegóły techniczne, w związku z tym coś Wam o tych smartfonach mogę powiedzieć. Jeżeli chodzi o K52, bateryjka 4000, Helio P35, czyli o dwa oczka w zasadzie wyższe od tego poprzedniego, 42, też 6,6 cala, HD+, rozdzielczość, normalny oczywiście wyświetlacz bez jakichś częstotliwości, niesamowicie jakich. 64 flesza, 4 giga RAMu i aparat jest całkiem fajny, bo jest 48 megapikseli. No oczywiście plus 5, plus 2, plus 2, czyli to tak jakby był jeden aparat, umówmy się. I do tego jest przedni 13 megapikseli. W zasadzie tyle chyba, ile można o tym telefonie powiedzieć. On już wygląda w miarę nowocześnie, dlatego że ma dziurkę w ekranie, a nie notcha, dziurka jest na środku, także nie ma się co wstydzić, wyciągając tego smartfona w towarzystwie. Podobną dziurkę ma również K62 i tutaj nie mamy informacji o procesorze, poza tym, że pracuje na częstotliwości 2,3 GHz, ale to będzie Mediatek po prostu. Prawdopodobnie i ośmiojajowy jest, ośmiordzeniowy. Tak. No to wyświetlacz też 6,6 i też pracujący w HD+. Jeśli chodzi o pamięć 128 flesza i 4 GB RAM, tutaj już jest znacznie lepiej. To już powinno działać całkiem fajnie. Jeżeli chodzi z kolei o aparat, to jest z tyłu identycznie, bez 48 plus 5 plus 2 plus 2 i z przodu mam dziwny zapis, powiem szczerze, że nie robiłem tą kartę, będę musiał zweryfikować, ale jest 28 megapikseli. Tak, jest, tak? Jest taka właśnie, ja nawet w tekście napisałem, że dziwna, rzadko spotykana rozdzielczość, ale faktycznie tak było w informacji prasowej LG. Nie sądzę, żeby się ktoś pomógł. Ile wiem, to chyba żaden z głównych producentów matryc nie produkuje sobie czegoś takiego. Także jest to prawdopodobnie rzeczywiście chińska jakaś matryca z mało, znaczy właściwie z bardzo popularnych firm, bo to te tanie najbardziej schodzą. Ale nie jest to raczej ani matryca Sony, ani Samsunga. Aż sprawdzę, powiem szczerze, po powrocie, bo jestem ciekaw, co to może być. O, możecie zobaczyć, jak stabilizacja w tej Nokii chodzi z przodu, bo no, jedziemy po łódzkich drogach i akurat... No akurat ale ona ma elektroniczną, prawda? Tak, tam nie, no gdzie optyczna w przednim aparacie? Natomiast, nie wiem, no wiesz, no różne cuda na świecie się zdarzają, szczególnie tam, gdzie w grę wchodzi Zeiss, tam, wiesz, diabli wiedzą, co tam mogli włożyć. Może tam siedzi mały wieloryb i napędza tego smartfona. Myślałem, że jakiś ten mały coś innego. Chciałem, ale nie chciałem wejść. Nie, no bo ta, bo prawność polityczna. No, nie ruszajmy tak. Chomików nie będziemy się w chomiki bawili. To... Nie. I też nie polecamy Wam rozmawiania o chomikach. Tak. Nie ma sensu w domu. I zabawy z chomikami. Nie, już dobra. Jakie tam jeszcze telefony w tym tygodniu? Jest jeszcze jeden LG, jest K71, który w ogóle jest taki bardziejszy. Spaskudny jak jasny gwint, bo wygląda chyba najbardziej prostokątnie. Ma notcha, no niby kroplo notcha, ale takiego tego, co to już prawie spadł, w związku z tym jest dosyć duży. Z tyłu aparaty w układzie takim jak te rzeczywiście droższe produkcje LG. Także no cóż, no
przypomina to, jako że ma rysik, tak? Można tam pisać na tym K71, w związku z tym przypomina to, co Amerykanie już od jakiegoś czasu znają, mianowicie w Stylo 6. Jeżeli chodzi o specyfikację, to też on jest w zasadzie bardzo podobny. Znaleźliście tam Helio P35, czyli kurczę, no nie genialny procesor. No nie genialny wcale w smartfonie, który miałby ambicje być takim smartfonem lepiej widzianym, no bo z rysikiem jest, tak? Ma rysik, to znaczy, że taki od razu się kojarzy z Galaxy Note, że to będzie taki LG. No nie, to nie ta LG Note, to nie ta. To jest tani telefon z rysikiem. Dokładnie. Helio P35 wracając, IPS-owy wyświetlacz duży, bo 6,8 cala. Rozdzielczość na szczęście już tutaj fajna, bo to jest w Full HD+, także nie jest najgorzej. Nie widzę odporności tych, którymi LG ostatnio epatuje, czyli tak, w sensie, żeby nie widzę, jest i odporność na upadek. No właśnie też nie widzę. Nie? A to ale w, bo tamte wcześniejsze miały któreś. Też mi się zdaje, że powinna być, także warto sprawdzić. 128 flesza, 4 giga RAM-u, niegenialnie znowu do przyjęcia. I znów podobny układ aparatów, tylko że tutaj nie ma dwójek, są dwie piątki i są tylko trzy aparaty z tyłu. Także 48 megapikseli plus 5 szerokokątne i plus 5 piątka, która się zajmuje głębią ostrości. I z przodu mamy 32 megapiksele. Bateryjka jeszcze, mówiłem czy nie mówiłem, 4000, tak. No to w zasadzie tyle. Nie wiem, powiem szczerze, ja mam w ogóle mieszane uczucia na temat tych wszystkich LG, w związku z tym trudno mi jest cokolwiek na ich temat powiedzieć. Ja myślę, że tutaj, znaczy LG robi ostatnio dobrą robotę, jeżeli chodzi o nowe projekty, tak? Zrobiło świetnego Velveta, zrobiło ciekawą rzecz z Wingiem, tak? Z tym takim obracanym. Natomiast jeżeli chodzi o niższe półki, tak jak ostatnio rozmawiałem z polskim oddziałem, że największym przebojem LG byłoby zrobienie bardzo fajnego designu, bardzo niedrogiego smartfona. To jest rzecz, której nikt nie robi, tak? No bo tanie telefony robi się tanim kosztem, w związku z tym nie wsadza się tam pieniądze w design, nie wkłada się pieniędzy w ciekawe opcje. Kurczę, przydałoby się, naprawdę. Pewne rzeczy można zrobić stosunkowo niedużym kosztem, szczególnie jeżeli chodzi o projekt obudowy, wydaje mi się. Można zrobić z taniego smartfona, który będzie świetnie wyglądał na przykład, tak? Mimo tego, że specyfikacji nie będzie miał genialnej. Mam nadzieję, że LG, raczej nie w ramach tego projektu ich ostatniego nowatorskiego, ale może, podobno mają w tej chwili bardzo fajnego prezesa, który właśnie idzie w stronę innowacji. W związku z tym jest nadzieja, że się coś tam w tym tańszym segmencie drgnie. Też coś się pchnie. Mam taką nadzieję. Na razie po tych smartfonach niestety tego pchnięcia nie widać. W związku z tym przyjdzie nam prawdopodobnie poczekać. Te droższe na razie muszą zapracować na te tańsze może. Tak, w każdym razie w Velvecie, jeżeli chodzi o design, jestem zakochany, bo to rzeczywiście jest smartfon genialny, jeżeli chodzi o projekt obudowy, o zrobienie go z sensu. Nie, akurat nie robi, ale przyznaję, jest rzeczywiście. A miałeś ładny. Go w ręce? Miałeś okazję? Co, no nie miałem no okazji widzisz, to jest widziałem kwestia... na zdjęciach. Nie, no na zdjęciach nie robi, tu sobie tak? Możesz widzieć, okay. A na zdjęciach też go widziałem. Natomiast aha. Zrobił mi dopiero w momencie, kiedy go wziąłem do ręki. Spoko. Bo to jest po prostu fajny kawałek designerskiej roboty. To nie jest genialna specyfikacja flagowa, nie broń Boże. Natomiast jeżeli chodzi, kurczę, o projekt obudowy, jest zrobiony świetnie. To jest niebrzydki, no. Myślę, że jest to jeden z najładniejszych w tej chwili smartfonów produkowanych. Myślę, że nawet by się w pierwszej trójce najładniejszych smartfonów produkowanych w tej chwili zmieścił. Zupełnie spokojnie. No chyba, że ktoś jednak preferuje na przykład te tęczowe, kolorowe tylne obudowy, bo on też co prawda ma, ale on ma raczej dyskretne. Dyskretnie jest zrobiony. No, wiesz, nie jest chińskim telefonem, więc no prawdopodobnie też uwzględnia bardziej gusty tu nasze europejskie. Jest ładny, ale bez sensu o nim w tej chwili mówię, bo to nie jest smartfon no. Zeszłego tygodnia, natomiast w mijającym tygodniu również debiutowała seria Narzo 20. Co prawda nie u nas, tylko w Indiach i do nas pod tą nazwą raczej chyba nie trafi, nie, prawda? Nie, Narzo jest, Narzo jest na Indie i tutaj... Jest Narzo 20, 20A i 20 Pro, czyli łącznie trzy modele wypuścili, różniące się stosunkowo, znaczy różniące się, no ale nie aż tak znowu, żeby
żeby jakoś bardzo temu mocno poświęcać uwagę. Wszystkie chyba poza tym ostatnim, poza wersją Pro, wyglądają bardzo podobnie, z kroplonoczem, tą kropelką kapiącą, tą taką obłą, w związku z tym trochę ładniejszą według mnie niż ten taki glut, taki prosty, nie podoba mi się ten prosty glut taki wiszący. W każdym razie, jako że wersja Pro jest najciekawsza, to może o wersji Pro powiem, nie będziemy gadali o wszystkich. Tak, no macie specyfikacje, macie opis podlinkowany, jeżeli byście byli bardziej zainteresowani. Gdybyście chcieli, żebym opowiadał wam o wszystkich specyfikacjach, dajcie znać w komentarzach, tak. Będę wam opowiadał o wszystkich. Nie, ale w momencie, szczególnie, że to jest telefon dla Indii, a nie dla nas, no to... Helio G95, czyli widać, że celują jakby w tą wyższą półkę, powinno to działać całkiem fajnie. IPS-owy wyświetlacz 6,5 cala, czyli też najpopularniejsza w tej chwili nisza wyświetlacz. Patrz, nisza to źle brzmi, bo kojarzy się z czymś niszowym, takim wyjątkowym. Segment. No ale segment też wygląda jakby był gdzieś z boku. Nie, to jest w tej chwili w głównym nurcie są 6,5-calowe wyświetlacze. Rozdzielczość oczywiście Full HD, jest Corning Gorilla, ale nie wiem w której wersji, dlatego że Hindusy po prostu nie podali. No nie. Szanuję, bo podają bardzo wiele informacji, a ta akurat się no nie pojawiła. Przy czym ten wyświetlacz nie jest takim zwykłym wyświetlaczem, bo pracuje na częstotliwości 90 Hz. Także to już jest taki o oczko lepszy wyświetlacz. Taki bardziej. Taki bardziejszy. Jeśli chodzi, słuchajcie, o pamięć, dwie wersje, 64 i 6 GB RAM, albo 128 i 8 GB RAM, także całkiem krzepko, to jest też głównonurtowe w tej chwili, jeżeli chodzi o średnią półkę, żeby tam dawać 6 albo 8. Nie pojawiła się wersja z 256 flesza, ale dajmy im czas, a nóż się jeszcze po drodze pojawi. Jeżeli chodzi o aparaty fotograficzne, no tutaj niestety nie jest genialnie, co prawda jak na tę półkę. Co prawda jest 48 megapikseli, powiecie fajnie, no ale to 48 megapikseli dodano mu właściwie wyłącznie aparacik do robienia szerokiego kąta 8-megapikselowy. No i jest ok, a poza tym co jest? No bo cztery aparaty są, no to z marszu, dwie dwójki, tak? Z przodu z kolei jest 16 megapikseli, no i cóż, no jak na moje robienie selfieczków to wystarczy. Nie 2 megapiksele bez przodu, albo w ogóle. Wiecie, a kurczę, masz na telefonie, który nie miał bez przodu aparatu fotograficznego, bo dla mnie przedni aparat to jest po prostu kompletnie niepotrzebny. Był któraś, nie wiem czy nie, no nieważne, nie pamiętam, ale któraś chińska firma robiła telefon specjalnie nie do pewnych specyficznych zastosowań, który w ogóle nie miał aparatów. A nie, taki w ogóle bez aparatów, to no. Tak, no to wiesz, to jest telefon biznesowy, któryś na przykład zabiera tam, gdzie trzeba tajemnicę utrzymać. Wtedy wiadomo, że nikt nie zrobi zdjęć nowego projektu, nowego wynalazku albo jakiejś dokumentacji. Wtedy taki smartfon może mieć sens kosztowy. No bo inaczej chodzą z tymi smartfonami, szpiegują jak ostatnie skurczybyki. Nie wpuszczajcie ludzi ze smartfonami do swojego życia, bo to po prostu przechlapane. Obfotografują, później opublikują nie wiadomo gdzie. Szczególnie na przykład zdjęcia nieprzystojne, takie na przykład człowiek je loda. I no takie... Cała broda w tym pasku, w ogóle nawet nie myśleć o tym. W każdym razie nie, aparatom ja przynajmniej przed nim mówię stanowczo nie, a wy oczywiście możecie korzystać, używać, jeżeli lubicie to bardzo proszę. Tak, patrzę jeszcze na bateryjkę. Bateryjka tutaj, słuchajcie, to jest 4,5 tysiąca mAh, czyli całkiem krzepko. No standardowo też. Jest krzepko z tym, że ono ma to ładowanie ichniejsze, to Super Dart 65W, czyli w tej chwili jedno z najszybszych. No. Tam nawet chyba pisałem, tylko nie pamiętam, zdaje się, połowa naładowania chyba 20 minut czy w pół godziny, kurczę, no sprawdźcie sobie. Jestem kurczę ciekaw tego, jak się to grzeje podczas ładowania, powiem szczerze, i to jest moja główna ciekawość dotycząca tego. A to... 30 watów, jeżeli macie ładowanie szybkie w smartfonie, to jest naprawdę całkiem fajne. Ja myślę, że już niedługo się przekona, będziesz mógł przekonać, jak to się grzeje, bo... Tak? Tak, bo pewnie przyjedzie do nas, o ile już nie przyjechał taki telefon. No to ci powiem. A zobaczymy. Ja powiesz wszystkim też, co ty za telefon? Nie, bo na razie nie mogę. Jestem gotowy. Nie może. W związku z tym będziemy mieli telefon, ale nie możemy. No wam nie, no powiedzieć. Jakbym wam powiedział, to by mi zabrali nerkę albo tam coś jeszcze innego. To ja tam nerkę, mnie by mu zabrali. A to strata niepowetowana, moi drodzy, kto by specyfikację robił. Kto by nudził co piątek.
No dobrze, Vivo V20, V20 Pro i jeszcze było V20 SE. SE, dziś, nie, wczoraj, wczoraj wieczorem wyskoczył. Te dwa wyskoczyły jakoś tak z cichapem, powiem szczerze, bo jak no tak ten zajrzałem, trzeci ja mam, też, mój drogi. Ja mam tylko specyfikację wersji Pro, nie mam tej zwykłej, musiałem gdzieś przegapić po prostu. Znaczy się, ten gdzieś tam się przewijał, ale to ja w takim jakby opisie z czego jest, bo one się w sumie niedużo różnią. No specyfikacji nie znalazłem, słuchaj, wersji tej zwykłej. Znalazłem specyfikację wersji Pro, natomiast tej zwykłej nie. Wiesz co, gdzieś, mówię, gdzieś ją widziałem, możliwe, że była na tej ogólnej stronie takiej overview, nie na stronie spec. W każdym razie jest minimalna różnica między tymi telefonami, może dlatego oni to tak zblokowali jakby może, jedną całość. Może. W każdym razie wersja V20 Pro wygląda o tyle dziwnie i nieco może dla niektórych rozczarowująco, że z przodu ma stosunkowo szerokiego notcha, ale w tym szerokim notchu, jeżeli dobrze pamiętam, to się chyba dwa aparaty mieszczą, prawda? Tak, tak. Dwa aparaty się mieszczą, słońce mi świeci, wilcy jacyś, nie wiem, po prostu. I tam z przodu jest, moi drodzy, 44 megapiksele i 8, czyli całkiem nieźle. No. Mało tego, te 44 megapiksele mają jeszcze autofokusa, co się naprawdę stosunkowo rzadko w przednich aparatach zdarza i to jest fajne. Z tyłu jest z kolei 64 plus 8 szerokokątny. No i kurde, niestety dwójkę wpakowali. Tylne aparaty fajnie wyglądają, ale znowu po prostu kisiel. No jeszcze mają te dwójki, kurczę, no, naprodukowali i mają, no. Jeśli chodzi, moi drodzy, o specyfikację twardą, tam jest Snapdragon 765G, w związku z tym jest fajnie, 2,4 GHz. On obsługuje oczywiście sieci 5G, także jeśli ktoś potrzebuje, to et voilà. 128 flesza, 8 giga RAMu, czyli też no nieźle jak na średnią półkę, ale jak na wersję Pro, to ja bez rewelacji, powiem szczerze. Bez szału, o. I to w zasadzie tyle, jeżeli ładowanie może jeszcze 33-watowe, tak, bo o ładowaniu nie mówiłem, bateryka standardowa 4000 mAh. Natomiast rzeczywiście wczoraj chyba się pojawił ten SE, czy dzisiaj nawet. Dzisiaj chyba się pojawił SE. To czy się on się pojawił wczoraj, a nie dzisiaj napisano, bo wczoraj miałem niestety inne trochę zajęcie. Tym razem notch jest mniejszy, jest notch kropelkowy, czyli wiadomo, że z przodu będzie tylko jeden aparat fotograficzny i to jest 32 megapiksele. Aha, teraz nie poprawię, właśnie znalazłem błąd na karcie, ale zostawmy to. Z tyłu z kolei jest 48 plus 8 szerokokątna i dwójka, czyli bardzo podobnie do wersji Pro. Tutaj niestety nie ma obsługi 5G, mamy procesor Snapdragon 665 i pamięć 128 i 8, czyli też bardzo podobnie. Wyświetlacz AMOLEDowy 644 Full HD z plusem, 60 Hz, czyli jakby zwykła zwykłość. I to właściwie tyle, jeżeli chodzi o główny nurt telefoniczny. Warto może by było jeszcze wspomnieć, gdzieś tutaj powinienem mieć, ponieważ okazuje się, że jest to bardzo popularna rzecz, o X3. Nie wrzuciłem ją sobie w zakładki. X3, co jest? No, X3 w wersji NFC i bez NFC. A, po co o tym opowiadać? Nie no, warto o tym opowiadać, dlatego że X3 w wersji NFC trafiła właśnie do polskich sklepów. Nie, mamy coraz więcej komentarzy na temat tego smartfona, także pozdrawiam wszystkich komentujących. Smartfon jest rzeczywiście bardzo fajny i przy tym w tym tygodniu debiutowała jego wersja indyjska. Ale uważajcie, bo tam nie ma NFC. Tak, ale słuchajcie, no... Łatwo odróżnić po nadruku na etykiecie. Ten z NFC ma po prostu w nazwie NFC i koniec. Także tutaj zrobił producent dobrą robotę, albo dział marketingowy producenta zrobił dobrą robotę, bo to jest, nie jest to robienie w trąbę konsumenta, tylko jest to rzetelne informowanie o tym, co sprzedają. Tak, no już po nazwie go poznacie, no. Po prostu. Myślę, że i ten z Indii raczej do nas nie dotrze, tak mi się wydaje. Nie. Ten z Indii to można kupić tylko online, no bo po prostu jak się ktoś uprze, ale może się komuś wydać tańszy. Niskie ryzyko. Poza tym, wiesz, mamy sprytnych polskich handlarzy. Tak, to też. Uważajcie w serwisach aukcyjnych i podczas kupowania drugiej ręki.
On dlatego... tam się jeszcze czymś różni, tylko nie pamiętam czym. Baterią. Nie pamiętam. Baterię ma większą, tak. Czyli jakby się okazało, że sprzedawca wam oferuje telefon z większą baterią, to na pewno jest bez NFC. Dlaczego większa bateria? No to proste, bo jak nie ma NFC, nie ma antenki, to jest więcej miejsca w obudowie i bateria większa. No proste. W każdym razie smartfon się stał popularny, bo mówię, widzę po prostu po komentarzach. To nie jest tak, nie, no słuchaj, kiedy w momencie się pojawia się wysyp komentarzy dziwić, na temat jakiegoś smartfona, no to... Trudno się dziwić, dobry stosunek, no bo jakości cena robi do ceny. Robotę, no kurczę, właśnie, stosunek jakości do ceny. Cholernie żałuję, że ten telefon do mnie jakoś nie dotarł, nie wiem, coś gdzieś mnie chyba Xiaomi nie lubi, nie wiem. Może stwierdzono, że on się i tak będzie sprzedawał. Ta, nie, ale co, wiesz, co będą Łukowskiemu wysyłać? Nie, no tak, ale czekaj, inne redakcje dostały, więc kurczę, wiesz. Ta, no to może ja się czuję tu pominięty. Co Łukowskiemu będziemy wysyłać i tak go nie lubimy. No dokładnie, podejrzewam, że tak było, albo się okazało, że znowu nam zjedzie telefon, powie, że tani, to nie ma co o czym gadać i tak dalej. Xiaomi drogie, MGSM nie dostało do tej pory X3, czy zechcielibyście może z całym szacunkiem przesłać nam Ja już wiem. Adaś, bo Adaś chce. My, nie, ja to dziękuję. Nie, ja nie chcę, mam co robić. Teraz to już nie chcę. B. W każdym razie... Strata niepowetowa. Ale ja już wiem, dlaczego mi nie dali. Bo ostatni telefon, kurczę, tak mi się spodobał, że przez miesiąc go trzymałem. Ponad miesiąc. Okej. Ale tak, nie będę reklamował. Co będziemy ich reklamować, jak oni nam smartfonów nie przysyłają do testu? Nie, no ten był fajny. Recenzję sobie poczytajcie, no dobra, nowa recenzja. Ale ich trójki nie przysłali? Nie przysłali. Dobra. Koniec. Na chlapanie. Dobra, już teraz. Oppo Reno 4 SE oficjalnie w Chinach. W Chinach, co prawda, do nas nie wiem, czy ma szansę trafić, czy nie ma szansę trafić. Na razie ma certyfikację chińską i oficjalnie jest na chińskim rynku. No ja nie mogę powiedzieć. Nie wiem. Smartfonik z dziurką w ekranie, smartfonik z Dimensity 720, czyli od razu wiecie, jak będzie. Zabawnie stylizowanym aparatem tylnym. Tak. Z AMOLEDem 643 Full HD+, z normalną częstotliwością odświeżenia, czyli 60 Hz, tutaj nie poszli w ekstremę. Z pamięciami 128/256 flesza i 8, tylko jedna wersja RAM-u. Z aparatami 48+8 szerokokątny plus dwójka na pocieszenie dla tych, którzy lubią więcej aparatów. Z tyłu, z przodu 32 megapiksele. O tym jeszcze nie powiedziałem, chyba o wszystkim powiedziałem. Fajny Oppo Reno 4 SE, ale w Chinach w związku z tym w zasadzie tyle. No tak, śmieszne. Dobra, no dowiecie się w swoim czasie wszystkiego na jego temat. Te oglądam aparaty, Adaś mówi, że fajne aparaty, bo to są iPhone'owe, 4 gule. No ale mówię, no jak wam wpadnie w ręce, to się będziecie mogli przekonać, wygląda dosyć zabawnie. Nie, nie wiem. Reklamuje go jakiś chiński gwiazdor. A, Jadaś ceny jeszcze podał rzeczywiście. W przeliczeniu bez VAT-u 1390 i 1550 w zależności od wersji pamięci, bo tam jak pamiętam. No tak, no wiadomo, że tam fleszowe. Ale macie mniej więcej rząd wielkości, gdyby się pojawił w Europie, no to wiadomo, tam trzeba. Ostatnia rzecz, słuchajcie, dzisiaj też właściwie tak na dorzutkę i właściwie tylko i wyłącznie kronikarsko, Realme C17 też w egzotycznym kraju, bo w Bangladeszu został zaprezentowany. Bangla czy nie Bangla? Znacie ten dowcip, gdzie jedzie dwóch gości w przedziale. Ciemniejszej karnacji. Nie wiem, czy możemy ten dowcip opowiadać. Nie, no nie jest rasistowski. Jest zabawny. W każdym razie gość, który wsiadł właśnie do przedziału, jechał tam, nie wiem, Kutno-Warszawa, pyta do tego o ciemnej karnacji. Bangladesz! A ten na ciemnej karnacji wstaje, otwiera okno, wyjmuje rękę. Nie Bangla. Także fajne, mam nadzieję. I tak. Nierasistowskie Bangladeszu. No nie. No, mieszkańców Bangladeszu nie ma za co, że tak powiem, nie lubić. Tym bardziej, że nie wiadomo, czy to nie był Polak o ciemnej karnacji po prostu. W zasadzie mógł być. No, mógł być Hindus na przykład też. W zasadzie Hindus, a mieszkaniec Bangladeszu. Po tym Realme C17 może warto powiedzieć tyle, że ma bateryjkę 5000 mAh. Tak? Duża bateria. 6,5 cala Snapdragon 460, czyli też takie celowanie w średnią półeczkę. Wygląd mocno nudny, sztampowy, po prostu prosty, tak? No, niczym się nie wyróżniające urządzenie. O. No, nadal niestety średnia półka, bo 128 flesza, 6 giga RAM-u, także i ten Snapdragon taki w związku z tym też taki celujemy w
w średnią półkę w Bangladeszu. No. O ile Bangladesz ma średnią półkę, nie wiadomo, czy to do nas trafi, czy nie. Kurczę, jeszcze nie mam w tej chwili takiej aparaty, wiedzy. Aparaty, bo tak tam 13 plus 8 plus 2 plus 2 z przodu 8. Ładowanie 18-watowe. Skrojone na potrzeby rynku Bangladeszu, Indii i okolic, no po prostu. Bez ciekawostek dzisiaj, to znaczy jedną znalazłem rzecz zabawną, no. Mam nadzieję, że się nie ziści. Adam napisał chyba newsa dotyczącego nowych projektów aparatów tylnych w Huawei. To Jola akurat napisała, Jola? Ale... Tam są tylko i wyłącznie chyba patenty, mam nadzieję, że żadna z tych rzeczy nie wejdzie. Zastrzegają jest wzory. Na planie tego sześciokąta, czy ośmiokąta chyba, no bo... a drugie na planie krzyża. Mam nadzieję, że po prostu zastrzegają... Nie, to śmiał do wzorów, ale nie no, zaprojektowali, zastrzegają te wzory. To jest może taka delikatna sugestia, że szykują się do produkcji telefonów z bardziej jeszcze, że tak powiem, rozbudowanymi aparatami. Skoro robią ośmioko, no też mają miejsce na 8. Ja się mocno obawiam, że w tej chwili niestety nie ma perspektyw. W tej chwili to wiele chyba nie, no dokładnie. Z Huawei jest bardzo słabo. Źle, oni mają w tej chwili co prawda jeszcze zapasy półprzewodników, które zrobili nieco no, wcześniej, ale tak, nie wiadomo ale tam, na ile te zapasy no, Intel się stara, wiemy o, że tak powiem, zezwolenie na handel. Znaczy, lobbying amerykański no, przez wiadomo, cały czas tak? działa, tak? No. Amerykańskie firmy, które są właścicielami patentów, z których korzystają z kolei Chińczycy, na przykład przy produkcji Kirinów, ale nie tylko, bo bardzo wiele tych technologii amerykańskich jest we wszystkich miejscach właściwie możliwych, a wiecie, że zakaz dotyczy wszystkich amerykańskich technologii. Dokładnie. W związku z tym i software'u, i hardware'u, także... Spokojnie, to jest jednak rynek zbytu, więc ja myślę, że amerykańska administracja... Podlinkuję wam news, bo akurat Jola pisała. Kiedy wybory współpracy z Internetem? Wiesz, jakoś film? Teraz no, jakoś niedługo, bo rozpoczęli kampanię wyborczą chyba. Powinniście wiedzieć, tak? No. W związku z tym, no cóż, jeśli zostanie obecny prezydent, którego no to się nic... wielu Amerykanów lubi i równie wielu Amerykanów nie lubi, to raczej nic się nie zmieni, chyba że rzeczywiście lobbyści coś ugrają. No to muszą, marne muszą szanse. Trochę. Nie, po prostu będzie jakiś pewnie system licencji, tak jak Intel dostanie, pewnie Qualcomm tak samo i wiele innych firm dostanie pozwolenie. Przecież Microsoft może współpracować z Huawei'em, tak? Tak. Laptopy Huawei'a mają Windowsy i wszyscy żyją. Po prostu Microsoftowi pozwolono łaskanie. Najwyraźniej Microsoft ma po prostu niezły lobbying, no, niezłe no to, wpływy. Kurczę, podejrzewam, że wszystkie inne firmy w Białym Domie, w związku gdzieś tam do kogoś dotrze, że jednak obcięli sobie kawałek, podcięli gałąź, na której siedzą, bo Chińczycy przestali od nich kupować i płacić. No, to może w końcu się kapną, że jednak można coś im sprzedać, bo w końcu pieniądz nie śmierdzi i niech wezmą sobie te rzeczy i niech zapłacą za nie. No. W każdym razie jest nieciekawie. Czekamy na jesieni w tej chwili jeszcze na premierę w nowej serii flagowców Huawei. Mhm. Natomiast, no mówię, ja jestem pełen obaw. Szkoda by było, gdyby ta firma miała jakby zejść z rynku albo oddać dużą część rynku, tak. Dlatego że stanowiła bardzo fajną konkurencję. Słuchajcie, ciekawe konstrukcje Samsunga, LG zawdzięczamy tak naprawdę właśnie Huawei, między innymi no, innym Chińczykom. Huawei głównie dzięki temu, że po prostu sprzedają tak, u nas najwięcej smartfonów, tak? No, z nowymi rzeczami. Ja bym tak mocno aż nie tego, natomiast no wiadomo, Adam, konkurencja jest dobra. No, to właśnie o to chodzi, to że tyle, Samsung, no. Samsung i LG w pewnym momencie siedli i przestali robić cokolwiek, bo po co robić cokolwiek, skoro się sprzedaje. Jeszcze lepszym przykładem jest Sony, tylko Sony nie zaczęło robić nowych rzeczy. No tak. A Samsung i LG próbują przynajmniej, no. Tak? W związku z tym jest szansa na to, że jest dobrze, że no, będzie dobrze. Inaczej, po prostu musi być jakiś podział, a nie może być tak jak w tej chwili, że jest podział w zasadzie między trzy firmy i całą resztę. No. Trzymajcie kciuki za Huawei, nawet jeżeli nie lubicie, dlatego że, jak tak jak powiedział Adam, konkurencja jest no, dobra, ponieważ skutkuje tym, jak że zostanie mamy... wam wybór tylko między Samsungiem i Apple, a tych, których nie będzie na te dwie marki stać, bo zostanie tylko Xiaomi, no to wiecie co będzie, no ceny pójdą w górę, bo dlaczegoż by nie? A, mówiąc prawdę z kolei, bo skoro już o tych komentarzach, powinienem się z wami żegnać, bo i tak już dobra, on właśnie, no ale powiedz jeszcze o tych komentarzach i... Ludzie zaczynają narzekać na różne marki chińskie, które nie są markami wiodącymi. To jest przedziwne dla mnie zupełnie, dlatego że do tej pory było tak, że stosunek jakości do ceny był bardzo fajny, tak jak w tym Poco X3, no, o którym dokładnie. Mówiliśmy.
Natomiast są niektóre modele marek różnych, nie będę w tej chwili mówił konkretnie, gdzie polscy użytkownicy po prostu zaczynają narzekać na telefony, które wyglądają dobrze specyfikacyjnie, mają atrakcyjne ceny, a jednak po tym momencie, kiedy je kupują i zaczynają użytkować, okazuje się, że coś nie gra bardzo mocno. Najczęściej oprogramowanie, ale nie tylko. I to oprogramowanie w tych najbardziej podstawowych funkcjach telefonu. W związku z tym jest to dla mnie niepokojące, powiem szczerze, dlatego się z Wami dzielę i z Adamem się dzielę, bo do tej pory czegoś takiego nie było, tak? I to pogorszenie jakości, przynajmniej w opiniach konsumentów, jest niepokojące. Wydaje mi się, że w pewnym takim... Może ludzie wymagają więcej po prostu w tej chwili. Nie, marketingowcom trudno jest, że tak powiem, zakomunikować informację pod tytułem zoptymalizowaliśmy oprogramowanie, ono działa zarąbiście, jest świetnie dopasowane do flaków telefonu i tak dalej. To ciężko zakomunikować, bo po prostu komunikujemy, o kurczę, telefon działa tak jak powinien. No i co na to konsumenci? No tak, ale wiesz co, działa? Nie, ja pamiętam, że rzeczywiście były chry z różnymi update'ami. Przychodziły update'y i nagle ludziom się psuły smartfony i to tak porządnie. No to... Szlak trafiał pamięć, nie wiem, listę kontaktów. No potrafił się całkowicie ucenić. Natomiast to już było efektem prawdopodobnie pośpiechu i tak dalej. Natomiast to, że telefony wychodzą jakby na dzień dobry już po prostu z wgranym softem, ale niekoniecznie zoptymalizowanym, wynika może nie tyle z pośpiechu, tylko z oszczędności i z marketingu, bo o ile poczwórny aparat, mocny procesor, dużą baterię łatwo zakomunikować konsumentom, o tyle czegoś tak, powiedzmy, mało uchwytnego, mało namacalnego, czegoś, czego się nie da zmierzyć, trudno. Już trudniej to zakomunikować. Ludzie nie kupują bardzo często jednak smartfonów ze względu na oprogramowanie czy na interfejs użytkownika. Nie, kupują... Zauważają w momencie, kiedy zmieniają na inną markę. Tak, dokładnie. Wtedy zmiana interfejsu i oprogramowanie jest zauważalna najbardziej. To raz, albo jak się coś zacznie krzaczyć po prostu. No to wtedy, dokładnie. To nie jest dobry telefon, ale teoretycznie miał być dobry. No a tak naprawdę to ludzie kupują to, co im pan w sklepie wciśnie. Godzinę zajęliśmy tym... Większy, zobacz, ten chrapie. Widziałeś? Śpi. Tak. Dobra, dobranoc, cicho, nie budzimy go. Zjeżdżamy. Po cichutku. Do następnego tygodnia, jeżeli będziecie jeszcze mieli na nas siłę. Dziękujemy za komentarze, dziękujemy, że jesteście z nami. Za nas wszystko oglądacie. Dziękujemy. Trzymajcie się, cześć. Serwus, cześć.